Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajduję się właśnie na tarasie w Kania Lodge, w tym przepięknym miejscu, które niedawno zostało uhonorowane rekomendacją Slow Food Polska. Będę delikatnie nieskromny, jeżeli pochwalę się po prostu Państwu tym pięknym dyplomem. Pozwolą Państwo, że zacytuję: niniejszym udzielamy rekomendacji dla Kania Lodge oraz jej właścicieli Anny i Johna Borelów za stworzenie wyjątkowego miejsca na Kaszubach, pełnego gościnności i niepowtarzalnego smaku oraz pionierską działalność w szerzeniu wysokiej kultury wina. Mi również nie pozostaje nic innego, jak dołożyć się do gratulacji dla Państwa Borelów za stworzenie tak wspaniałego miejsca i goszczenia tak wspaniałym jedzeniem tworzonym ze świeżych, lokalnych produktów i serwowaniem najlepszej jakości wina. Dlatego serdecznie zapraszam Państwa do tego miejsca, abyście mogli Państwo przekonać się sami, jakie smaki do zaoferowania ma Kania Lodge. A ja, korzystając z okazji i mając ze sobą wspaniałą sałatkę z kurczaka z suszonymi pomidorami, świeżymi oliwkami, chciałbym przedstawić Państwu wina z winnicy Borgo del Tibio, ponieważ jest to nowość w naszym portfolio. A z kolei sama winnica uchodzi za jedną z najpiękniejszych i najlepszych posiadłości w samych Włoszech. Borgo del Tibio znajduje się w centrum friulskiego Collio i prowadzona jest przez Nicolo Manferrariego, obecnie uznawanego za jednego z pionierów Friuli i twórcy najwybitniejszych bieli z tamtego regionu. Winnica położona jest na północy Włoch, niedaleko granicy ze Słowenią, Austrią, ale również i Adriatyku. Ma do zaoferowania naprawdę wspaniale zróżnicowane terroir i dlatego też wina stamtąd to nie lada gratka dla konesera. Ze mną dwie etykiety, Mille Uve, Borgo del Tibio Bianco. W obu przypadkach są to mieszanki szczepów. Jeśli chodzi o Mille Uve, jest to mieszanka Sauvignon Blanc, Frulliano, Riesling Renano, Chardonnay i Malvasia. Niezwykłe wino, ponieważ podobnie jak wszystkie białe wina od Nicoli Manferrari, dzięki dojrzewaniu w butelce zyskuje aromatyczną pełnię i jest bardzo dobre nawet po 7 czy 8 latach. Rocznik 2019, 14% alkoholu. Sam jestem naprawdę bardzo ciekaw, co kryje się w tej butelce. Jasne, słomkowe. W nosie czuć wpływ Frulliano, czuć wpływ Sauvignon, Malvasia. To naprawdę bardzo bogate w nosie wino. Pięknie pachnące kwiatami. Mnóstwo owocu. W ustach świeże, rześkie. Na podniebieniu bardzo gładkie. Naprawdę długi finisz. Mnóstwo owocu pestkowego, ale wymieszanego odrobinę z cytrusami. Świetna propozycja od Nicola Manferrariego. Jak już jesteśmy przy nim, sam Nicola zaczynał swoją pracę zawodową jako farmaceuta. Dopiero po śmierci swojego ojca przejął rodzinny majątek, którą właśnie była posiadłość w Collio. I w latach 80. porzucił pracę farmaceuty na rzecz pozostania winiarzem i naprawdę z wyśmienitym skutkiem. Dodatkowo samo wino świetnie połączy się właśnie z lekkimi sałatkami, daniami z drobiu, ale też rybami czy owocami morza. Naprawdę świetne wino. Druga, wyższa etykieta od Nicoli Manferrariego. Borgo del Tibio Bianco z rocznika 2017. To również 14% wino. To mieszanka trzech szczepów. Frulliano, Sauvignon i Riesling Renano. Borgo del Tibio Bianco powstało po raz pierwszy w 1989 roku i powstało jako zapowiedź jego wyższej etykiety, jako przedsmak wina, którym zasłynął najbardziej na świecie Studio di Bianco. Spróbujmy. Ej. Pachnie zacnie. Sam jestem bardzo ciekaw, ponieważ jeszcze nie miałem okazji próbować tego wina. W nosie bardzo podobnie jak w poprzednim, ale aromat wydaje się być jeszcze bardziej elegancki, ułożony. W ustach natomiast naprawdę bardzo kompleksowe. Mieszanka tych szczepów została tu użyta kompletnie nieprzypadkowo, ponieważ Frulliano ze swoją mocą świetnie równoważy kwasowość Rieslinga i Sauvignon. Bardzo dużo cytrusów, owoców pestkowych. Bardzo bogate w ustach wino. Strukturalne. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Od teraz zdecydowanie częściej będę sięgał po to wino. To naprawdę wspaniała propozycja, a sama winnica Borgo del Tibio w naszym portfolio ma do zaoferowania wina jednoszczepowe z Frulliano, z Malvasia, Sauvignon,
Chardonnay, także naprawdę jest w czym wybierać i jest co próbować. Dlatego serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z kunsztem winiarza Nicoli Panferrariego. Pozwolą Państwo, że będę delektował się pysznym jedzeniem. Raz jeszcze serdecznie zapraszam Państwa do Kania Lodge. Koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową, czy do zobaczenia w sklepie stacjonarnym w Gdyni, w Sytnej Górze. Dlatego jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.